Okej. Był to zwykły popołudniowy poranek. My razem Jak z popołudniowy poranek? Admirosem i z panem Pawłem trafiliśmy do zagadkowego pokoju, gdzie mieliśmy przeżyć przygodę. Znaczy wiadomo, gdzie trafiliśmy, ale ja mówię wam: Eluelo! Witam wszystkich bardzo serdecznie w Gryspodzie w horror mapie, która nazywa się Untold Story, czyli nieopowiedziana historia. Ze mną jest Paweł i Admiros. Siemanko. Siemanko. Tak, Dalej nie czuję, jak tak. popołudniowy poranek miał być, ale dobra. Nie no, wieczór jest, u mnie jest ciemno bardzo. Pewnie No. się boicie, nie wiecie, co za chwilę was spotka. Tak więc No wbijamy, wiemy. za mną! I Nic zaczęło dobrego. się. Wskakujcie tu do łódki, szybko! Hopla! I O kurcze. zaczęło się. O kurcze, ale Co się deszczowo. zaczęło? No, Co to za chwilę jest? będzie No koszmar. ale, Dobra. tak? Aha. Jak to się stało? Przecież tam były drzwi, z których No tam. zeskoczyliśmy. No No właśnie. Ale jak były. można zeskoczyć z drzwi na statek prosto? Przecież to jest nierealne. No proszę Nierealne. cię, oczywiście, że można, bo to był inny Coś jest nie wymiar. tak, Ja nic musielibyśmy nie się. brałem, nic nie ćpałem, no a już tutaj się Dobra, dzieje. odpowiadam na tę słuchawkę. Będę się nic nie Odpowiadam na słyszał. pager! Na słabo, powiem. Ej, Właśnie, ej, nie wiem, czy ten odpowiadaj, statek trzeba. się zatrzymał, muszę być ostrożni. Pies z latarką na czole do mnie mi to mówi, nie? Musimy Po znaleźć kogoś, kto światłość. żyje tutaj. Pies na statku Kapitan nie odpowiada. żyjący. Ogólnie jaka wygląda sytuacja? O, chodzi o to, że jesteśmy taką ratunkową ekipą, która musi się wejść na statek i zbadać, co się tam wydarzyło. Tylko nie Czemu to. nikt nie odpowiada na wiadomości? Chodźcie, zobacz, sprawdzimy to. Halo, halo! Halo, halo, jest tu kto? O, chcę wejść. O, Czy jestem. wy też macie tak mało FPS-ów jak ja mam? Nie, mamy zaledwie 130. Zaledwie O chuj! 130. O nie! Przerażająca beczka! Coś Widzicie? jest z nią nie tak. O mało nie zginąłem. Tak to się O, widzisz? właśnie Mogłeś zaczynają zginąć. wszystkie No, a to zgony. jest dopiero Ale by początek. było. No, jakbym zginął tak szybko, to by było, co nie? Nie fajnie. A można Ale zginąć w tej grze teraz, tutaj? na szczęście nic mi nie jest. Coś tam Patrzyliście tego było. potwora? Nie widziałem go, Nie. ale coś mi śmignęło tam na górze. Nie, nic nie Hej! widziałem. What the hell is that? Powiedział mój To wróg. śmigacz Szybko! morderczy. Najgroźniejszy z tego gatunku. O Boże! Ale się wystraszyłem! Ale mnie Jej, wystraszyło coś. Boże, boś. Admiros! Co się Możesz tak tutaj wystraszyć dzieje? obywateli ludzi? Nie. Idź, No. idź nasz piesełku. Ej, misiu i piesełku. Macie iść pierwsi, wysyłam Ja dalej was. za tobą. Dobra, idziemy, chodź, zbadamy to. Musimy tu zeskoczyć na dół, to jest bardzo wysoko. Chodźcie. Na Ej, piesko widzicie to? najlepiej. Czerwone oczy, chodźmy tam. Gdzie? Nie idź tam. Admiros, idź pierwszy. Są czerwone oczy? Wow! A, No, okej. wiedziałem, że coś będzie, ale nic nie dzieje. Zasta! Dobra, teraz musimy zrobić test ławki. Admiros, idź pierwszy, bo tylko ty jesteś bezpieczny. Dlaczego ja Ktoś pierwszy? się bo ty nie Wołał. spadniesz. Jejku. Trzeszczy. Trzęsą Widzicie, się Admiros? te. O Boże! Dobra. No i co? Admiros, Żyjesz żyjesz? mniej. No i co? Pomóżcie mi się stąd wydostać. Okej. O nie. Dobra, The Admiros, way jako że out już of nie here. żyjesz, znaczy Idź tam. spadłeś bardzo głęboko, to przykro mi, musimy cię zostawić, Admiros. Żegnaj! Dobrze, że Powodzenia! spadłem. Wiedziałem, że nie zaskoczysz. Dobra, Jak tam jesteśmy. jest? O kurczę, lepiej, żebyś tu nie schodził, panie No. Pawle. Naprawdę. No masakra, jest bardzo Dobra. mokro przede Dobra. wszystkim. Oj. Dobra, chodźcie, jak już tu jesteście, to się No. rozejrzymy przynajmniej troszeczkę. Dobra, rozejrzyjmy się, co tu jest ciekawego. Smacznego, Admiros! Zwłaszcza Admiros. O nie, potwory! Przerażające Przewidziałem światełko, to! co nie? Przewidziałem to, że wyjdzie jakiś potwór. Ja cię kradzie, co tu się Dziękuję. najlepszego wyrabia! No bo O nie! kichnął. Czy połknął coś? Nie wiem. No. Kichnąłem. Bo kichnięcie czy połknięcie? Nie, to było smacznego. Co W sensie. zrobiłeś? Dobra. Sam połknąłeś. Ja... No właśnie, sam No, połykasz sam połykasz. ma Paweł. Ma O Boże! Paweł. Ma Paweł. Nie, to nie byłem ja. Ej, znalazłem wyjście! Dobra wiadomość dla was. Nie było tak źle ogólnie. Nie, no, Widzę, że nic strasznego. to będzie chyba spokojna taka horror mapka, taka wiesz, A nie tu coś widziałem żadnego jest. psa Tu przy coś sobą po jest. prostu. Jakiś opuszczony kontener, sprawdźcie co tu jest. Niestety Nic. okazuje się, że opuszczony kontener był pusty. Co mogło się stać na tym statku? Nie wiadomo. Opuszczony kontener okazał Halo, się halo! opuszczony. Ej, zobaczcie, czerwone oczy. Tam? Coś Znowu zamruczało gdzie? w powietrzu. Zamruczało w powietrzu, tak. No. Mruczek. Popatrzcie, Gdzie? tu jest coś białego, co to jest? Patrzcie, jakaś biała wydzielina tu jest. No widzę. To O nie wiem, kurde. lepiej zostaw to. Paweł, bo ty się jakimiś dziwnymi rzeczami pewnie interesujesz. Ty za No bardzo weź. się interesujesz pewnymi rzeczami. No, ty No. tylko byś o białych wydzielinach mówił i o Nie, no bo po prostu widzę, że coś tutaj jest. Ja zastanawiam się, czy innych to może nam się takich. przyda, nie? Co No, za. No właśnie. rozumiesz?
To zbierz próbkę. Ej, patrz, znalazłem Stefana! O, zwróćmy z nim! O Boże, to nie był Stefan! Okej. Wszystko widziałem! Wszystko nagrałem, z tyłu stałem, z kamerką. Będziemy sławni, jak wyślemy ten filmik za YouTube. Bo to na pewno nie było normalne. Na pewno nie. Mi się wydaje, że to jest paranormalne. Tutaj mówisz? Panoramiczne to jest. Panoramiczne to ty możesz... Gra nas zmusza, żebyśmy przeszli to. Dobra, panoramiczne, o co jak na moją gust... O, pas, znalazłem nawiedzony rower! On nie jest nawiedzony, on jest po prostu upośledzony. Ej, słucham mnie. No bo jest upośledzony, chodźmy za rowerem. Jedźmy na rowerze. Jadę na rowerze! To też to nie zgubię. Idę z tyłem, i o, odwróciłem się. To. W jedny rower. Zobacz, on był kiedyś zwykłym rowerem, a teraz z kim został? Fajnie. Był kiedyś zwykłym rowerem. Tylko dlaczego ten rower? Ej, tu jest przejście, zarazem, chodźcie. Tutaj za okno. Ej, patrz. Gdzie? Za burtę! Za burtę. Nie! Co ty zrobiłeś? Wyrzucił rower za burtę! Nie był nam już potrzebny. Jak mogłeś? Nie mogę tam skoczyć za nim teraz. Ja chciałem rower. Nie uratujesz już tego rowera. Dobrze, chodźmy dalej. Ej, słyszycie to? Widzisz? Mówiłem ci. Nie wyrzucaj roweru za burtę. Nie słuchałeś mnie. Pewnie teraz, się denerwował. Teraz to był czyjś rower. Myślisz, że co? Tak sobie, o? Sam sobie żył swoim życiem? W sumie racja, nieprawda. To mogło być. Ktoś go chciał, ktoś na nim jeździł, a ty mu go zabrałeś. I teraz. No, bo tak, teraz będzie się działo. Można zgonić? No, i co teraz? Ja nie wiem tylko, czy za nami, czy przed nami. Nie wiem, właśnie. Ty, nie, no idź. No to ci pewnie. Dobra, nami. Idę. Nie mogę iść dalej. Nie mogę iść dalej. I to musimy iść tutaj. No grubasie przez. Tutaj? Nie mogę iść dalej? Nie mogę, ja też nie mogę iść dalej. Co, cofnijmy się. Nie strasz mnie tak! Się wystraszyłem! A gdzie ty jesteś od Miroz? No co, wysiadłem sobie i ty... Miroz idzie, nie? Na początku. Ja się wystraszyłem krzyku Bradiego! Boże, byłem daleko! Ojeju! O, mogę przejść! O! O! Ojeju! Raz mnie wystraszyli naprawdę, jak z dupy się pojawił gość, z dupy się pojawił. Wystrawił mnie, wystraszył mnie. Oh my god. Dobra, weźmy do środka. Się. No. Weźmy do środka. A tu po skrzyniach może, jakiś secret znajdę. Niech pies idzie pierwszy. Ja ten salen zbadam, nie, tego, co się tego dało. Wywąchaj tam. Wąchaj, piesku. Substancje wywąchaj. Nie mogę tego otworzyć, to jest wszystko pozamykane. Nieprawda. Trzeba poszukać czego lepszego miejsca, chodźcie niżej. Mi się wydaje, że no, niżej będą ciekawsze rzeczy. Tak, niżej są zawsze lepsze. O, jest tu kto? Ej, jest tylko pan Stefan. Tam Stefan stoi. Nie, to Mariusz, przepraszam. Mariusz? Pan Mariusz. Ale zamknął się Mariusz. No to nie kibel mogę. Był. Mariusz, nie przesadzę, nie wygłupił. Oj, wow. Oj, ej, panie Pawle, możesz oj, mieć żarówek? Ojojoj! Mamy latarki. Ej, patrzcie! To tutaj przeprowadzono eksperymenty na załodze! Patrz, statek wysysa z nich życie! Wow! O nie! Bo to są potomkowie Hansa Woltera! Wesnuj się! Ej, właśnie, to jest w laboratorium Hansa Woltera! Tym razem na statku! Jeden z nich musiał uciec! O nie, nie, proszę cię, nawet nie mógł. Czyli będzie jakaś wielka walka z Mister Uciekinerem, z tym potworem. Kim on może być? Możliwe. O, otworzyłem o, drzwi. To. Sprawdźmy, czy inne są otwarte. Nie, nic bardziej nie ma. Nic, to ciśnijcie tam. Inne są zamknięte nawet. O nie! O, zombie! O, znaleźliśmy go, jest! Mi się wydaje, że ta osoba to nie ten. Została zjedzona przez tą straszliwą kreację. Kreację. Kreację? Kto to, kto to mógł zrobić? Się nikt inny, jak kim tylko... on jest? Mariusz! A? O, otwarte. Dobra. O, otwarte. Dobra. Dobra, teraz ktoś na mnie wyskoczy tutaj, uwaga. Wiedziałem. Mariusz cały czas... Zamknęło dobry... się! O, nie otwiera skończ, się. Dobra. Nie skończ, to tylko ej, Mariusz uszedł do Exita, więc chodźmy prosto. Albo dobra, zobaczmy, czy Exit będzie otwarty. Oby nie. Hej, o! Dobra, on jest trochę zbugowany ej, chyba. Ej, poczekaj, czy Exit się wydłużył? No. Zaskakujcie na psa! Nie, pomogę! Jedź mój rumaczku! Dobra, już. Ale to dobra. Było co, nie? Nie, to było dziwne. Ej, ja powiem, że motyw z wydłużeniem się tego był bardzo fajny. To ci się wydłużyło? Plus tunel wydłużeniem. No, ty tylko byś o wydłużaniu myślał, panie Pawle. A jest tutaj! Jest tutaj, znalazłem człowieka, patrzy się na nas. O, patrzy się tutaj. O, cześć kolego. Się śmieje. A to nie jest to śmieszek, nie jest to normalnie, nawet, nie jest już Mariusz, to jest Zbigniew! On się nie patrzy na nas, on jest uśpiony! To nie jest Mariusz już, to jest Zbigniew! Po prostu Zbigniew się na nas otwiera. To otwieramy, nie? Chyba tak. O. Ej, ale patrzą się... O nie! Do! Widzisz? Była nauczka, żeby nie przechodzić przez drzwi, gdzie nie ma pasów. To by pomyślał, że w tym statku jest drzwi otwarte! Ej, tam się coś przebija, Admiros! A faktycznie. Nie, tu otwarte, a gdzie się przebija? Nie wiem, coś się przebiło? Nie, to się wypukliło. O, tu też otwarte.
Chodźcie, tu jest otwarte. Bo to jest wszystko zaplątane. Chodźcie ten, to tędy najpierw, to tędy chodź. Nie, chodźcie w prawo najpierw. Wykonaliście mnie, chodźcie tutaj. No. O nie? Dobra, wracamy. Ej, tu tutaj był ten! Tutaj był Zbigniew, opatrzcie! Przez chwilę tu był Zbigniew i teraz już Zbigniewa nie ma! O. Gdzie jest Zbigniew? Gdzie on się wybrał? Nie wiadomo, gdzie się wybrał. Chodźcie, może się tutaj wybrał po piwo. Zobaczmy może tutaj, być. Co tu się znajduje. Ej, patrzcie, ciało znalazłem! O nie! O nie! Ktoś zostawił... O. Ktoś zostawił termometr! Teraz możemy zbadać swoją temperaturę w każdej chwili! To, wiesz, to jest termometr? Nie, to nie jest termometr. No to nie wiem, budzik. A może ten telefon? Już wiem, to jest zegarek plagi po prostu. A weź zobacz, co tam jest na nim. Zaraz sprawdzę. Godzina jest pewnie. Możesz mi zasłaniać? Nie, to jest identyfikator. Cicho. Nie. A teraz? Identyfikator. Ała! To było za... Coś mnie uderzyło. Dobra, daj. To jest po prostu zegarek plagi. Plaga go chciał mieć po prostu przez całe życie. Nie wiem, co on tu robił. Dobra, ale... idziemy. Może plagi szukamy? Tu? Może być, plaga, o, teraz może lewo się zgubił. Może się zgubił plaga, nie wiadomo gdzie jest plaga. Halo, halo, plagusie, jesteś tu? Który też, tutaj? Tu jest chyba otwarty, tak? Nie. Nie wiem, ja niosę ten zegarek cały czas. Noż toż, bo on się pewnie przyda. Tutaj jeszcze jesteś. Jest, tutaj, tutaj, tutaj jest potrzebny identyfikator. Dobra, no, to... Przesuń się, Paweł. To? Paweł, ty to tylko byś zasłaniał drogę. Ej, zniknął. O, zdziałało. Jest przejście. Szybko, pijamy tu! Ale super mapa. Ręce do góry. Okay, no fajnie jedzie. Patrzcie, tutaj komory dekoncentracyjne. Co? No. Co? Patrz, jest tam! Widziałeś go? Gdzie? Nie, nie, za szybki był. Nie zdążyłem go zauważyć. A nie, to jednak silniki są. A, to... No. Nie no, to z pralka przecież, co ty gadasz? Jesteśmy w jednej wielkiej pralce. O nie, trzeciej ziemi! Chyba statek zaraz wybuchnie! Wow, wow! Spadniemy w przepaść! Ej, czy coś nas zjadło? Tak, nie tak. Wiem, o, an untold story. O nie, zostaliśmy zjedzeni żywcem. O nie. I tak właśnie kończy się nasza przygoda na mrocznym statku, gdzie zostaliśmy zjedzeni żywcem. Fajnie. No niestety. Fajnie było, ale trzeba. Fajnie było, ale no na końcu, no. Co zrobić, to Paweł nas rzucił, Paweł zaczął uciekać. Paszcze. No i wszyscy żywcem zostali pożarci przez groźnego potwora. Ej, to wy biegliście przodem, sorry, nie? Ja biegłem z tyłu. No. Nie no, ty biegłeś z tyłu, a my biegliśmy przodem. No, to jest nieprawda. Pawle. Racja, w sumie racja. No ale przynajmniej dobrze, że przynajmniej było wesoło, poodkrywaliśmy kilka tajemnic, a to, że nie żyjemy, to jest efekt uboczny po prostu. Efekt nie uboczny, no, tak jest. No dobra, myślę, że tym akcentem chyba będziemy mogli zakończyć. Elo, elo. Trzymajcie się. Elo, elo.